Już 6 listopada odbędą się wybory w Stanach Zjednoczonych, tak zwane midterms elections, gdzie wybrana zostanie cała Izba Reprezentantów i część senatorów. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbywają się co 2 lata, czyli znacznie częściej niż u nas. I o ile senatorzy mają tutaj dłuższe kadencje, to kadencje reprezentantów są zaledwie 2 lata. Te wybory oczywiście nie są tak ważne jak te, przy okazji których wybierany jest prezydent. Także Donaldowi Trumpowi zostały jeszcze 2 lata jego kadencji. Natomiast Izba Reprezentantów pełni bardzo ważną rolę w procesie legislacyjnym i w momencie, kiedy mamy prezydenta z jednego obozu politycznego, a Izbę Reprezentantów zdominowaną przez drugi obóz, wiadomo, że trudniej jest przeprowadzać jakiekolwiek zmiany. Na przestrzeni ostatnich 2 lat Republikanie mogli się cieszyć większością w obydwu izbach Kongresu oraz właśnie swoim prezydentem, także mogli wprowadzać szereg zmian. Część z nich zrobili, między innymi znacząco obniżyli podatki, szczególnie korporacyjne. Teraz jednak może być inaczej. Co mogą zmienić te wybory? Popularność Republikanów, popularność Donalda Trumpa nie jest już tak duża jak przed 2 laty i wiele wskazuje na to, że Republikanie przegrają w tej kluczowej Izbie Reprezentantów, stracą tą większość i przejdzie ona na stronę demokratów. Co może to oznaczać? Gdyby faktycznie tak się stało, istnieje spore ryzyko tego, że będziemy obserwować 2-letnią kampanię prezydencką. Demokraci nie idą do tych wyborów pod hasłami jakichś konkretnych zmian, nie wiem, na przykład w gospodarce czy w innych częściach, można powiedzieć, prawa. Idą przede wszystkim po to, żeby odsunąć Donalda Trumpa od władzy. I będą mieli taką możliwość. Prawo, które zostało w ostatnim czasie zmienione w Stanach Zjednoczonych, daje partii kontrolującej Izbę Reprezentantów większe możliwości, na przykład prowadzenia różnego rodzaju śledztw. I demokraci zapewne wykorzystaliby to do tego, żeby pomęczyć Donalda Trumpa trochę bardziej. Usunięcie go z urzędu wydaje się nierealnym procesem, ale samo takie, jak ktoś mówi ostatnio w Polsce, to słowo jest popularne, grillowanie go jak najbardziej już tak. Mówi się o tym, że ponownemu i po pogłębionemu śledztwu miałyby ulec stosunki Trumpa z Rosją, że miały zostać zbadane dogłębnie jego sprawozdania podatkowe, więc mielibyśmy taki długi okres, gdzie w polityce mniej mówiłoby się o jakichś konkretnych rozwiązaniach dla gospodarki, dla biznesu, więcej byłoby tych politycznych brudów. Jeśli tak faktycznie się stanie, na pewno nie będzie to korzystne dla rynków finansowych, na pewno mogłoby to być pewnego rodzaju ciosem dla dolara, który ostatnio jest bardzo mocny. I jeszcze pytanie pozostaje, jak zareagowaliby na to Republikanie i Trump? Czy przejdą do defensywy, czy wręcz przeciwnie, próbowaliby odwrócić uwagę i na przykład jeszcze bardziej zaostrzyliby konflikty handlowe? Także o ile w tych wyborach nie poznamy nowego prezydenta, te wybory dopiero za 2 lata, to mimo wszystko te wybory, tak zwane midtermy, mogą sporo zmienić w tym krajobrazie i może mieć to daleko idące konsekwencje.